Sygnał dnia, 20 po 8. Rozmowa dnia. W naszym studiu poseł Marcin Mastalerek, rzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. I członek sztabu wyborczego. Dzień dobry, witam serdecznie. Andrzeja Dudy. I co to, jak ktoś powie, powtórka z rozrywki, to może nie będzie trochę na miejscu, prawda? Bo po pierwszej turze wyborów Andrzej Duda był na tak zwanej patelni przed stacją metra Centrum. No i dziś to samo. Tak, dzisiaj o 7 rano już tradycja może, o tak powiem. Prezydent elekt rozdawał kawę mieszkańcom Warszawy i przyszedł podziękować za głosy i obiecać ciężką pracę. Ciężką pracę, te 5 lat zamierza bardzo ciężko pracować i dziś dziękuję za te głosy. Niewielu się tego spodziewało, bo Polacy są przyzwyczajeni do tego, że władza Platformy Obywatelskiej i PSL-u przez 8 lat lekceważyła wyborców, lekceważyła Polaków, a tu jest dobra zmiana. My nie informowaliśmy dziś o tym mediów, ja tutaj widziałem w radio, że media już się zeszły, ale pan prezydent prosił, żeby nie informować, dlatego że no, chciał przyjść i porozmawiać z mieszkańcami Warszawy, chciał porozmawiać z Polakami, ale widzę, że już jest dużo mediów. Wiadomości się szybko rozchodzą. Na Twitterze, na Facebooku. Cały czas oczywiście jesteśmy na etapie tego sondażu po zamknięciu lokali wyborczych, czyli 52% pan Andrzej Duda i 48% Bronisław Komorowski. My tak dzisiaj rozmawiamy ze słuchaczami o tak zwanej ciszy wyborczej. Internet już wiedział dużo wcześniej, prawda? Ten, kto dostępu nie miał, musiał czekać na ową 22.30, bo to później z powodu przedłużenia ciszy wyborczej. Ma sens w ogóle coś takiego jak cisza? Ja mogę mówić o moich osobistych poglądach. Marek Sawicki powiedział, że cisza powinna być w dniu wyboru, a nie w przeddzień. Nie? Ja, mój osobisty pogląd jest taki, że polską tradycją jest taka cisza wyborcza i powinniśmy przy tym pozostać. Są różne rozwiązania. No, w Stanach Zjednoczonych wszyscy wiemy, jak to wygląda, ale to jest zupełnie inny system. Chociaż powiem panom, powiem słuchaczom, tak z perspektywy osoby, która jest bardzo mocno zaangażowana w kampanię, z perspektywy sztabowca, to te 2 dni to są najgorsze 2 dni. To po prostu tak to człowiek pracuje, ciężko pracuje te kilka miesięcy, po czym przychodzą 2 dni, gdzie się bardzo, bardzo, bardzo można zdenerwować, nic nie można już zrobić. Ale ja, to jest mój osobisty pogląd, ja bym utrzymał ciszę wyborczą w takim kształcie, jakim jest, to jest tradycja i tak bym pozostał, i przy tym bym pozostał. Panie pośle, pan Andrzej Duda był zaprezentowany opinii publicznej jako kandydat Prawa i Sprawiedliwości w listopadzie ubiegłego roku. Tak, Zjednoczonej Prawicy. Zjednoczonej Prawicy. Pierwszy sondaż, to był sondaż Millward Brown bodaj, z 24 listopada, dawał mu 17% poparcia. W tym samym sondażu urzędujący prezydent miał 61% poparcia. Po pół roku, no bo to akurat pół roku, a nawet więcej, czy wygrywa wybory prezydenckie w drugiej turze. Pytanie jest, jak się robi taką kampanię, począwszy od pokazania światu osoby kandydata, przyzna pan mniej tak, znanego. Tak, tak. Oczywiście. No po zwycięzce wyborów. Pytam o takie szczegóły, bo to oczywiście, że nie umyka, bo teraz będą bardzo ważne rozmowy na temat, jak to będzie wyglądało, wszystko jedno. Ale jak z technicznego punktu widzenia, jak się robi taką kampanię? Były dużo gorsze sondaże dla Andrzeja Dudy. Jeden z nich, w którym miał 12%, wywiesiłem w biurze prasowym w Sejmie i na konferencji prasowej powiedziałem wtedy do osób, które robiły ten sondaż, będziecie się za ten sondaż wstydzić. To było 12%. I w najbliższych dniach pewnie będę mógł to przypomnieć, ale jak się robi taką kampanię? Przede wszystkim bardzo ciężką pracą. Pan prezydent na początku powiedział, że będzie chciał objechać całą Polskę. Udało się zorganizować spotkania w ponad 250 powiatach. Byliśmy we wszystkich zakątkach kraju. Do tego entuzjazm i energia, która narodziła się podczas tej kampanii. A ja osobiście jestem bardzo zadowolony z tego, że w tej kampanii dzięki Beacie Szydło udało się dokonać jednego, że sztab pracował bardzo sprawnie,
bez żadnych wewnętrznych konfliktów i przede wszystkim bez jednego, co było zmorą polskiej prawicy w 2010-2005 i pewnie dużo wcześniej, że wszyscy na wyścigi biegali do mediów, opowiadać, co to się dzieje wewnątrz sztabu, kto ma jakie zasługi, kto wymyślił jaki pomysł. Proszę zwrócić uwagę, że tego nie było. Ten sztab działał bardzo dobrze, to jest wielka zasługa pani prezes Beaty Szydło. Zresztą ja miałem zaszczyt współpracować z świętej pamięci Grażyną Gęsicką, kiedy była szefową klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości i mogę powiedzieć, że współpracując teraz z Beatą Szydło, że jednak kobiety są najlepszymi szefowymi szapoba dla Beaty Szydło, naprawdę to jest jej również jej wielki sukces i to ją trzeba pytać, jak to się robi. A jakie znaczenie dla wyniku Andrzeja Dudy miało, no to wszyscy o tym mówią, pozostawanie w cieniu prezesa Prawa i Sprawiedliwości, jednego z wiceprezesów. Nie, pan prezes prowadził cały czas działalność taką jak wcześniej. Proszę zwrócić uwagę, że przecież pan premier Kaczyński nie jest politykiem, który bardzo często bywa w mediach. Każde pojawienie się prezesa Kaczyńskiego jest odnotowywane i my nie prowadzimy takiej polityki medialnej, że prezes jest codziennie, dlatego że nie musi. W tej kampanii był tak samo jak obecny, jak we wcześniejszych miesiącach. Także ja nie zauważałem tutaj żadnej różnicy. Zresztą pan prezes był bardzo aktywny w kampanii, objeżdżał kraj, spotykał się ze strukturami, mobilizował. Przecież truizmem jest powiedzenie, że gdyby nie prezes Kaczyński, nie byłoby tego zwycięstwa. Przecież to on zjednoczył polską prawicę, to dzięki niemu szliśmy najpierw do wyborów samorządowych, a później do prezydenckich razem. Mhm. No to teraz takie bieżące wydarzenia. Oczywiście Andrzej Duda mówi, że na razie marzy o tym tylko, żeby odpocząć. Czemu trudno się dziwić. Natomiast na pewne decyzje muszą być podejmowane w związku z tym, że wybory wygrał. Jedną z nich jest, nie wiem czy panowie już to omawiali czy nie, kwestia owego referendum 6 września w sprawie między innymi jednomandatowych okręgów wyborczych, finansowania partii politycznych z budżetu państwa, czy wreszcie kwestii związanych z ordynacją podatkową. Czy Andrzej Duda podtrzyma wniosek prezydenta Komorowskiego? No, nasi senatorowie wyszli z sali, kiedy było to głosowanie. Wielu konstytucjonalistów zarzucało temu wnioskowi niezgodność z konstytucją. Czyli jeśli to się potwierdzi, to znaczy, że ten wniosek zostanie wycofany? Trzeba to sprawdzić formalnie. Nie chcę na to pytanie teraz odpowiadać. Nie jestem prawnikiem, nie jestem konstytucjonalistą. Wiele osób miało co do tego wątpliwości, ale ten wniosek już przeszedł w Senacie. Wszystko wskazuje na to, że to głosowanie się odbędzie. Ja nawet w Gazecie Wyborczej, która przecież jest nieprzychylna wobec Prawa i Sprawiedliwości, wyczytałem w komentarzu jednego z publicystów, że prezydentowi Komorowskiemu może grozić Trybunał Stanu za złamanie konstytucji w tej sprawie. No to kolejna rzecz, którą trzeba będzie zdecydować, czy są jakieś przymiarki już do obsady kancelarii prezydenta? Nie było podczas tych kilku miesięcy, kiedy pracowaliśmy z prezydentem elektem, nie było w ani jednym momencie mowy o personaliach, nie było takich rozmów wewnątrz. Oczywiście w debacie przed pierwszą turą, a później w jednej z rozmów pan prezydent zdradził, że to Krzysztof Szczerski dostanie propozycję w sprawie ministra odpowiadającego za sprawy zagraniczne, ale tak pomiędzy współpracownikami, czy pomiędzy panem prezydentem elektem, a współpracownikami nie było w ogóle takiego tematu. Skupialiśmy się na ciężkiej pracy i teraz pewnie będzie wysyp informacji medialnych, wysyp spekulacji na ten temat, kto będzie pracował w kancelarii prezydenta. Wszystko to są niesprawdzone plotki i radziłbym wszystkim słuchaczom, że gdy będą czytali te gazety, wiedzieli, że to są projekcje
publicystów lub polityków, którzy chcą wśród publicystów i dziennikarzy uchodzić za dobrze poinformowanych. Pan prezydent nie podjął żadnych decyzji. Z tego co wiem, bardzo spokojnie podchodzi do tego tematu w sposób odpowiedzialny i w odpowiednim momencie poinformuje. Wszystko, co teraz państwo będą czytali, to są niesprawdzone informacje. Nie ma takich decyzji, w ogóle nie było takich rozmów. No i rozumiem, że jedna decyzja to nie jest plotka, czy to pan profesor spekulacja, Szczerski. Że Andrzej Duda nie wiem, złoży, zawiesi członkostwo w Prawie i Sprawiedliwości? To jest oczywiste. Nie będzie żadnych niespodzianek. Nie, oczywiście. To jest oczywiste z dniem wyboru na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Andrzej Duda nie będzie członkiem Prawa i Sprawiedliwości. I mówił to wielokrotnie. Prezydent Polski jest wybierany przez naród. Nie przez 53%, nie przez 52%, nie przez elektoratu, tylko przez naród. I pan prezydent chce służyć narodowi, chce słuchać Polaków i chce zakopywać te rowy. No, zwróćmy uwagę, że wczoraj niestety prezydent Komorowski po pierwszej części niezłego wystąpienia przeszedł w drugiej części do ataku. To było niepotrzebne. Ja tego nie rozumiałem. No, jeszcze jedna kwestia niewątpliwie bardzo interesująca, jak się będzie układała współpraca pana Andrzeja Dudy, prezydenta Rzeczpospolitej, po zaprzysiężeniu z aktualnym parlamentem w aktualnym składzie. To mam nadzieję, że bardzo dobrze. Złożył pan prezydent elekt dwie ważne obietnice, że w czasie pierwszego roku przygotuje i złoży w Sejmie ustawę przywracającą stary wiek emerytalny, czyli 65 lat i 60. To jest bardzo pilna ustawa. A druga, jeszcze bardziej pilna, no to jest kwota wolna od podatku. Od podatku. Trzeba to przegłosować w Sejmie do listopada, tak żeby od 1 stycznia weszła. Ja sobie nie wyobrażam, że w Sejmie znajdzie się ktoś, kto po tym, jak prezydent został wybrany, mając na sztandarach 167 powrót do starego wieku emerytalnego i kwotę wolną od podatku, ja sobie nie wyobrażam, że jakiś parlamentarzysta zagłosuje przeciwko temu wiekowi. Naród zdecydował i mam nadzieję, że parlament to uszanuje. Bo to jest jednak bardzo, to jest po pierwsze przy bardzo dużej frekwencji, bo 55% to duża frekwencja i przy dobrym wyniku. Mam nadzieję, że będzie refleksja, w Sejmie. Poseł Marcin Mastalerek, Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości, nasz gość. Dziękuję bardzo. 8:33.